Dzień dobry moje drogie byki, witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszam do czytania na listopad, kochani. Link do wersji Vimeo znajdziecie w opisie filmu. Wszelkiego rodzaju różne informacje, w tym linki do playlist, informacje pomocnicze, dodatkowe, tak to nazwę, również znajdziecie w opisie filmu. Zaczynamy. I zaczynamy od przesłania dla Was na cały miesiąc. Okej, bardzo wprost powiedziałabym, informacja płynąca. Czas odpowie na różne kwestie, czas odpowie Tobie na ważne kwestie dla Ciebie, tylko czas będzie w stanie zweryfikować to, co będzie dla Ciebie w listopadzie szczególnie ważne. No dobra, zaczynamy. Sedno sprawy, magik. Sednem sprawy jest możliwość, uważam, którą sami chcecie sobie wykreować, albo zdanie sobie sprawę, że mam wszystko, żeby coś tworzyć. W magiku, powiem, to jest właśnie ten moment, w którym zdajemy sobie sprawę, że mamy wszystko, czego potrzebujemy i jest czas na to, żeby coś zacząć. Chcemy coś zacząć i to jest sednem sprawy na cały miesiąc dla Was, więc ja uważam, wielka siła kreacji, wielka siła do zmiany sytuacji, wielka siła do tego, żeby tworzyć, tak jak już wspomniałam, kreować, inspirować być może innych, albo być może tworzyć coś dla siebie nowego, zawodowo, miłosne sprawy, różne kwestie. Zobaczmy, co jest wyzwaniem. A, dwójka monet. Dwójka monet, czyli tak z praktycznego punktu widzenia jest to po prostu umiejętność balansowania i połączenia wszystkich kwestii, z którymi jest nam dane się zmierzyć w ciągu dnia, w ciągu tygodnia, połączenie spraw bieżących z innymi ważnymi dla nas jakimiś celami osobistymi. I tutaj w dwójce monet chodzi o to, żeby po prostu jakoś sobie to wszystko zaplanować, utrzymać jakiegoś rodzaju dyscyplinę, słuchajcie. Rozłożyć rzeczy w czasie, czyli nie wszystko naraz, tak? To jest ważne. Ale też wyzwaniem może być podejmowanie decyzji i co do tego, co w danym momencie, jaki ma priorytet, co może poczekać jeszcze chwilkę i tak dalej, i tak dalej. Przyczyna. Sześć buław. No słuchajcie, sześć buław, karta zwycięstwa, czyli jakiejś takiej wielkiej energii do działania, która mogła Was, że tak powiem, napędzić do działania. No dać Wam moc siły, tak? Tutaj jest, to jest jakby karta witalności, karta ogromnej energii, którą również jakby niosąc w sobie wpływacie na innych, tak? Jakby na wielu polach, zależy od sytuacji. To może być jakiś sukces Wasz osobisty, który odnieśliście i on jest tutaj przyczyną tej sytuacji, że to Was nakręca do działania i chcecie więcej. Sukces w kwestiach miłosnych być może, naprawdę wiele opcji, natomiast bardzo ładna energia w zasadzie, dużej siły, dużej mocy do tego, żeby tworzyć dalej. Ale tak jak mówiłam wcześniej, wydaje mi się, że trzeba zdać sobie sprawę, że może nie teraz, nie zaraz, nie wszystko od razu, zachować cierpliwość i mieć to gdzieś tam z tyłu głowy, że pewne rzeczy nam się ukażą, że tak powiem, jak je robić, jak je rozwijać, znajdziemy odpowiedzi za jakiś czas, że czas też tutaj trzeba uwzględnić w tym wszystkim. Niedaleka przeszłość. O, sprawiedliwość. Sprawiedliwość, podjąłeś decyzję, drogi byku, najprawdopodobniej. Bo to jest taka karta, która mówi, że podejmujemy decyzje wyważone, niezależnie od tego, co mówią inni, co inni mają do powiedzenia na w jakiejś dla nas ważnej sprawie. Tutaj w ogóle kwestie administracyjne, urzędowe, bądź sprawy umów mogły mieć znaczenie. Natomiast przy reszcie kart powiedziałabym, że czegokolwiek to dotyczy, wydaje mi się, że raczej Cię to wywindowało do góry, niż spowodowało, że czujesz ciężar tej sprawiedliwości na sobie. Przynajmniej tak pokazują karty na ten moment. No dobra, zobaczmy w takim bądź razie najlepsze, co da się osiągnąć. Paś mieczy. Doprecyzujemy. Cztery buławy. Nowe możliwości, które prowadzą koniec końców do radości, w którym, słuchajcie, cztery buławy to jest, wiecie, karta domu, karta celebracji, karta zaręczyn, karta świętowania, nowa miłość tutaj dla części z Was bardzo wyraźnie się szykuje, ewidentnie jakiegoś rodzaju przełom albo jakiś nowy projekt zawodowy, przełom w życiu, naprawdę przełom w życiu, taki, który jest dopiero
w miarę nowym początkiem, albo nastąpił jakiegoś rodzaju shift, który Was jakby wniósł, że tak powiem, na jakąś nową płaszczyznę, bo tutaj najlepsze, co może się wydarzyć w listopadzie, to poszukiwanie tych wszystkich rozwiązań w tej danej dla Was sytuacji, które koniec końców doprowadzają do tego, że jesteście zadowoleni. I cztery buławy, pamiętamy, jest to też karta szczęśliwych związków, tych realnych, namacalnych, gdzie ludzie wokół siebie nie są na siłę i nie są za karę, tylko są z własnej nieprzymuszonej woli. I to w tym kierunku, słuchajcie, sprawy zmierzają. Natomiast paś mieczy, muszę to powiedzieć przy czwórce buław, to mogą być również młodsi ludzie w Waszym otoczeniu, tudzież dzieci, młodzież na przykład, z którymi uda się Wam dojść do porozumienia, tak? Zakończyć jakąś taką trudną sytuację i tutaj też następuje przełom, jest jakiś powód do radości. Okej, najbliższa przyszłość. As monet. No to może być wspólne zamieszkanie, o którym teraz na przykład myślicie i szukacie rozwiązań, tak? To może być nowy projekt, który właśnie kreujecie, a tutaj już jakby on zaczyna mieć i może on zaczyna funkcjonować w realnym wymiarze, tak? Zaczyna być wprowadzany w życie. As monet, najbliższa przyszłość, czyli wszystko to, co fajne, związane ze sprawami również finansowymi, zawodowymi, bardzo dużo kreatywnej energii, którą sami tutaj wskrzeszacie, uda się Wam, że tak powiem, wpuścić w te realia natury materialnej bardzo namacalne, nowe jakieś możliwości zawodowe, ale to jest związane, słuchajcie, wiecie, to nie jest praca biurowa, nie wiem, tak, tutaj raczej powiedziałabym, że jest to kwestia związana z jakiegoś Waszego rodzaju kreatywnością, z tymi kompetencjami, z tymi skillsami, które macie w sobie i z tego to wszystko wynika. Albo nowa miłość lub jakiś przełom w rodzinie, w domu, który prowadzi do Waszego ukontentowania i piękne jest to, że czegokolwiek to nie dotyczy, ten as monet daje nam szansę na to, żeby rozwijać to w sposób absolutnie, jak to się mówi, zdrowy. To ma ogromny potencjał w sobie, bowiem, moje drogie byki. Wasza moc. Rycerz kielichów. Po prostu w tym, co robisz, kierujesz, w to, co robisz, wkładasz serce. Angażujesz się. Rycerz kielichów to jest również jakiś taki trochę stan podzakochania, lekkiego zakochania. Rycerz kielichów, kochani, to jest energia osoby niezwykle romantycznej, tak? Moje drogie panie, no to może być wokół Was jakiś nowy człowiek, który jest Wami zainteresowany, albo jakaś relacja, która tak pięknie się rozwija i macie co do niej dużo optymizmu. Natomiast Waszą mocą, bo o tym tutaj mówimy, bo to, co powiedziałam wcześniej, może Was tak jakby uskrzydlać, natomiast Waszą mocą jest absolutnie to, że kierujecie się sercem, tam jest pasja w tym, co robicie. No dobra, idziemy dalej. Zewnętrzne wpływy. O, królowa buław. Ojej, panowie, no baran lew strzelec dla części z Was, bardzo ognista, fajna kobieta, bardzo charyzmatyczna, niezwykle magnetyczna, bardzo inspirująca, niezwykle energia osoby w ogóle niezwykle silnej, tak, przedsiębiorczej, działającej z dużą energią, taką witalnością. To się pokazuje jako coś, jako ktoś z zewnątrz. Więc najprawdopodobniej jest to osoba w Waszym otoczeniu, która w moim odczuciu, jak patrzę sobie na te karty, po tym jak może podjęliście wcześniej jakąś decyzję, zaryzykowaliście z nadzieją, dobra, zaryzykuję, czuję, że to mogłoby być to, czas pokaże, to ta osoba będzie Was motywować, ona będzie Was, jakby tę witalność Was rozbudzać. Fajna energia, szczególnie dla panów, moi drodzy panowie. Taka kobieta, która nam się tutaj pokazuje z zewnątrz. Albo jakaś przyjaciółka, bo to też może być taka, to nie musi być romantyczne do końca. To jest w ogóle osoba w Waszym otoczeniu, która uważam jest z jakiegoś powodu takim filarem, motywatorem. Wasze nadzieje i lęki. O, 10 buław. To nadzieja. I królowa kielichów. No to, słuchajcie, no, część z Was ma nadzieję, że zakończy jakąś sytuację, która nie była Wam dłużej,
jakby to powiedzieć, pisana i będzie to czas, w którym będziecie mogli zająć się sobą i zadbać o siebie, tak? Bo przy tym się nam pokazuje Królowa Kielichów. Część z Was ma nadzieję, że zakończy się jakiegoś rodzaju połączenie Wasze z kimś, kto był dla Was bardzo wspierający, niezwykle opiekuńczy, bardzo empatyczny, ale może brakowało jakiejś energii w tym wszystkim, brakowało trochę ognia w tym wszystkim, tak? I tutaj jest ta 10 buław, ja powiedziałam, że dlaczego mówię, że to jest nadzieja, a nie obawa? Bo to 10 buław to Was przygniata, to jest Wasz ciężar, Wy to dźwigacie na sobie, tak? Macie na sercu ten kamień i uważam, że tutaj jakiegoś rodzaju następuje poprawa, polegająca na tym, że ten ciężar z siebie zrzucacie. No dobra, i jaki jest wynik w takim razie? Sześć mieczy, piękne czytanie macie byki, przyznam szczerze. Sześć mieczy, czyli odejście od zmartwień, a tutaj jest pięć kielichów, czyli zmartwienia, tak? W sześciu kielichach następuje pewnego rodzaju tranzyt i wszystko to, co wcześniej nam się wydawało być niefajną zmianą, wszystko to, za czym tęskniliśmy, wszystko to, do czego czuliśmy jakiegoś rodzaju żal, to mogły być osoby, sytuacje, które powodowały, że ciężko nam było zobaczyć optymizm w całej sytuacji, staje się przeszłością. Dlatego, że w sześciu mieczach, które się tutaj pokazują, bardzo silnie byk się odsuwa od tego wszystkiego, co było dla Ciebie jakiegoś rodzaju niepokojem, tak? Następuje być może trudny czas, moje drogie byki, szczególnie jeśli się pokazuje nowa miłość dla Was, osoba, którą jesteście po prostu zainteresowani. Następuje jakiś taki moment też przebudzenia, tak? Przebudzenia w tym znaczeniu, że łapiecie z powrotem flow, w tym znaczeniu, że łapiecie jakąś nadzieję na to, że Wasze miłosne życie potoczy się pozytywnie, w sensie optymistycznie. Ja uważam, że wynikiem tego czytania jednoznacznie jest energia byka, który odsuwa się od zmartwień, odsuwa się od kłopotów, odsuwa się od niezadowolenia, od rozczarowania. Być może dlatego, mój drogi byku, że tutaj, w tych dwóch kielichach, które często stoją, lecz my będąc w takim stanie trochę zawieszenia, nie dostrzegamy tego, znalazłeś lub znalazłaś ten punkt, tą ważną dla Ciebie sprawę, ten ważny dla Ciebie aspekt, sytuację, osobę, na której się skupiasz po prostu. I wiesz, jaki jest Twój cel. I to skupienie, to skoncentrowanie, powiedziałabym, powoduje, że nie masz ochoty się martwić, nie masz ochoty ponownie jakby wracać do jakiejś sytuacji z przeszłości. Odchodzisz od trudności. Piękne czytanie, powtórzę jeszcze raz, moje drogie byki. Trzymam za Was kciuki bardzo mocno. Zapraszam do Vimeo, pozdrawiam i do usłyszenia.